Przed nami nasze drogie koleżanki z zespołu DŚ, Ania i Alicja, które opowiedzą o tych 12 miesiącach, o tym, jak to się zaczęło, co się podziało w trakcie, bo mieliśmy jeden duży turkusowy fuck up, ale to dobrze, prawda? Z tego się uczymy. Najlepszym się zdarza. No i co? A później będziemy już powoli przechodzić do przestrzeni warsztatowej, ale o tym trochę więcej już po samej prezentacji. To co? Powitajmy je gromkimi brawami. Dziś już kilkukrotnie padło takie pytanie, w jaki sposób najlepiej zrozumieć, czym jest zarządzanie turkusowe? Troszkę bliżej. Dobrze. Więc dziś już kilkukrotnie padło pytanie o to, w jaki sposób najlepiej zrozumieć, czym jest zarządzanie turkusowe. I najczęściej odpowiedzią na to pytanie było spróbować pracować w samoorganizującym się zespole. My jako zespół DŚ właśnie skorzystaliśmy z takich rad i postanowiliśmy w taki sposób zorganizować właśnie tą konferencję. A nasza prezentacja to przedstawienie dla Was naszych wzlotów i upadków, nauczek i też tych rzeczy, które nam się spodobały w samoorganizacji. Rozpocznę od budowania zespołu, ponieważ DŚ-a zaczęliśmy planować rok temu. Początkowo nasz zespół liczył 15 osób. Skończyliśmy w składzie 5-osobowym. To, jak budował się ten zespół, było dla nas bardzo dużą nauczką, ponieważ zakładaliśmy oczywiście na początku, że osoby z zespołu będą się sukcesywnie wykruszać. Przygotowaliśmy sobie na to kilka początkowych, wstępnych spotkań. Natomiast okazało się, że nasz finalny zespół ukształtował się tak naprawdę dopiero po pół roku. Tutaj myślę, że taką ważną informacją jest to, że jesteśmy zespołem ogólnopolskim. Na początku byliśmy osobami, które się zupełnie nie znały. No ale oczywiście w trakcie DŚ-a zawiązała się między nami przyjaźń. I dzisiejsze wydarzenie organizujemy w takim składzie. Ania, Gabi, Łukasz, Piotr i ja, Alicja. Alicja opowiedziała Wam trochę o tym, jak budowaliśmy zespół. Ja Wam opowiem trochę, jakie praktyki stosowaliśmy i jakich narzędzi używaliśmy. Na początku stworzyliśmy kontrakt partnerów. Co to jest taki kontrakt? Taki kontrakt to po prostu jest taki dokument, którym spisaliśmy. Właściwie nie wiedzieliśmy dokładnie po co, na co. Wszelkie informacje, jakie byśmy chcieli tam zawrzeć, czyli określiliśmy, co to jest projekt, co to jest partner wspierający, jakie mamy role. Niestety ten kontrakt na początku okazał się troszeczkę mało potrzebny, gdyż nikt nie czuł, że to płynie z naszych serc po prostu, z naszej współpracy, że tak pracować chcemy. Po spotkaniu w Łomiankach, które odbyło się w czerwcu, potem będziemy Wam opowiadać też, dlaczego było to spotkanie, ustaliliśmy kontrakt nowy, który płynął prosto z naszych serc. Po prostu tak, jak chcieliśmy współpracować, takie wymyśliliśmy sobie reguły. O, tutaj mamy właśnie, jak ten kontrakt wyglądał pięknie. Partner wspierający, partner operacyjny, wygaśnięcie statusu opiekuna projektu, spotkania zespołu, jak mają wyglądać. Spotykaliśmy się początkowo co tydzień, ale jednak stwierdziliśmy, że to jest zbyt często, nie wszyscy się mogą wdzwaniać, no to może zróbmy to co 2 tygodnie. Niestety to też okazało się złym pomysłem i też po spotkaniu w Łomiankach ustaliliśmy, że spotykamy się co tydzień, żeby właśnie nie wytracać energii i zaangażowania. Nasze spotkania toczyły się według metody holokratycznej, które tak jakby ono jest, składa się z takich kolejnych rund, tak jak otwarcie przestrzeni, lista kontrolna, wskaźniki, zmiany w projektach, lista spraw i tak dalej. Z takiego spotkania zawsze powstawał dokument, którym zapisywaliśmy,
jakie sprawy były poruszane, jakie są dalsze działania, kto jest za nie odpowiedzialny. Po spotkaniu w Łomiankach też ustaliliśmy, że będziemy się spotykać twarzą w twarz co 2 miesiące przynajmniej. I uważam, że było to świetnym pomysłem, gdyż pozwalało nam się to lepiej poznać, to po pierwsze, a po drugie, poruszaliśmy na tych spotkaniach takie tematy, których nie byliśmy w stanie omówić na spotkaniach operacyjnych, gdyż było za mało czasu. Z takich spotkań też zawsze powstawał dokument, w którym zapisywaliśmy, co się wydarzyło na takim spotkaniu. Do tej pory odbyły się 4 takie spotkania, jedno w Łomiankach, w Łodzi i 2 w Krakowie. Narzędziem, którego używaliśmy do komunikacji, to był Slack. Każdy projekt, większy projekt, miał swój kanał, gdzie mogliśmy wpisywać nasze pytania, nasze wątpliwości, nasze napięcia. Generalnie bardzo dobre, było to bardzo dobre narzędzie, z którym chyba wszyscy chętnie już po pewnym czasie korzystali. Trello. Stosowaliśmy to narzędzie do zarządzania projektami. Podzieliliśmy nasze wydarzenie na jakby dziesiątki zadań. Nazwaliśmy to projektami i podzieliliśmy je na tablicy według stanu zaawansowania. Czyli w pierwszej kolumnie mieliśmy rynek projektów, były to projekty, które są dopiero ktoś wymyślił, że coś takiego trzeba zrobić. W drugiej, że przyszłe, ale one jeszcze nie do końca się rozpoczęły, ale już mają swojego opiekuna. Potem były realizowane, czekające. Czekające to były takie, które się już rozpoczęły, ale z jakichś przyczyn musiały zostać wstrzymane i czekały na moment, w którym znowu mogą zostać otworzone. I ostatnie to są projekty zakończone. Całą naszą dokumentację przechowywaliśmy na Google Drive. Każdy miał tam dostęp pełny i w każdej chwili mógł skorzystać z każdego dokumentu, jaki potrzebował. A teraz Alicja opowie wam, jak to było w czerwcu i dlaczego było to spotkanie w Łomiankach i czemu ono było przełomowe. No właśnie, no bo Ania tutaj przedstawiła nam bardzo fajnie narzędzia, z których korzystaliśmy. Mieliśmy Slacka do komunikacji, Trello do zarządzania narzędziami, Google Drive'a, gdzie trzymaliśmy wszystkie nasze pliki i mogliśmy utrzymywać porządek. Oprócz tego pracowaliśmy w Holakracji, więc mieliśmy również narzędzie wspomagające samoorganizację. No a jednak spotykamy się tutaj dopiero w listopadzie, a nie w czerwcu. Więc co takiego się wydarzyło? Więc kiedy już okazało się, że wydarzenie w czerwcu się nie odbędzie, postanowiliśmy, że czas spotkać się face to face. Wybraliśmy Łomianki pod Warszawą i tutaj też wiąże się taka dosyć pouczająca anegdota, bo dopiero przy zakupie biletów na pociąg okazało się, że 3 osoby z naszego 6-osobowego zespołu jest z Krakowa, o czym wcześniej nie wiedzieliśmy i dowiedzieliśmy się dopiero po półrocznej współpracy. No i już właśnie tutaj w Łomiankach stwierdziliśmy, że przede wszystkim brakowało nam tego, że się nie znaliśmy, że wcześniej nie zorganizowaliśmy sobie takiego spotkania, co niestety wiązało się z tym, że nie mieliśmy do siebie zaufania. Baliśmy się trochę dawać feedbacku, nie zawsze wiedzieliśmy, jak to robić i brakowało nam takiej fajnej przestrzeni do działania. Oprócz tego właśnie nie braliśmy odpowiedzialności za organizację całego wydarzenia. Mieliśmy problemy komunikacyjne, ponieważ narzędzie jako Slack rzeczywiście istniało, natomiast nie zawsze tam każdy zaglądał i czasami oczekiwanie na feedback trwało bardzo długo, co też opóźniało nasze prace. Brak skoordynowania całości. Mieliśmy wrażenie, że nasze działania organizacyjne są trochę tak jak takie porozrzucane puzzle, czyli każdy trochę coś tam robi, ale raczej są to osobne rogi działania.
co wiąże się też z brakiem umiejętności wyznaczania MVP. Każdy z nas miał trochę inną wizję tej konferencji, inaczej rozumiał to spotkanie, więc organizowaliśmy, oczywiście, że tak, tylko każdy trochę inaczej, trochę inne rzeczy chciał zrobić, co finalnie pokazywało nam, że mamy bardzo dużo, ale jednak nam się to nie spina i oprócz tego bardzo płynęliśmy w naszych wymaganiach. Co okazało się też, że po prostu nie da się zrobić wszystkiego naraz i trzeba wybrać rzeczy, które są zdecydowanie najważniejsze do tego, żeby wydarzenie odpalić, a dopiero później wybierać te już nadprogramowe. Jak sobie z tym poradziliśmy? Na skoordynowanie naszych puzzli stwierdziliśmy, że bardzo fajnym pomysłem będzie podzielenie projektów na obszary. Wyznaczyliśmy obszary takie jak logistyka, program, marketing, komunikacja z uczestnikami i każdy z tych obszarów otrzymał swojego opiekuna. Rolą opiekuna było spojrzenie na to trochę tak z zewnątrz i zobaczenie, czy na przykład nie jest to już czas na to, żeby wystartować z jakimś projektem, który jeszcze nie otrzymał opiekuna. I właśnie zadaniem opiekuna obszaru było znalezienie kogoś, kto takim danym projektem się zajmie. Oprócz tego to jest to, co Ania już powiedziała i co nam bardzo pomogło. Spotykaliśmy się co 2 miesiące. Był to też dla nas taki czas, gdzie mogliśmy przedyskutować jakieś bardziej obszerne tematy, podjąć też jakieś kluczowe decyzje. No i taka bardzo prosta rzecz, ale która myślę bardzo nam ułatwiła. Umówiliśmy się, że codziennie sprawdzamy Slacka. Bardzo dużo nam to dało, bo feedback był praktycznie cały czas. Rzeczywiście można było liczyć na opinie innych. No i też dzięki temu nasze projekty zaczęły iść po prostu szybciej. Tak, teraz ja wam opowiem, co nam dała realizacja DESIA 2019. I wczoraj, jak przygotowywałam się właśnie do tej prezentacji i prezentowałam ją mężowi, zaczęłam mu opowiadać, jakie to doświadczenie, jakie poznanie wyjątkowych ludzi, tworzenie turkusowej organizacji. On do mnie, ale nuda, opowiedz im coś o sobie. W związku z czym opowiem wam, jak to ze mną było. Więc jak się zapisałam praktycznie do tworzenia dużego śniadania, miałam już w głowie Lalu, Blikle, Jeznacha, generalnie większość książek, które są na rynku dostępne o turkusowych organizacjach. Ale niestety, mogłabym przeczytać 100 książek, ale organizowanie tego wydarzenia i doświadczenie, jakie tutaj zdobyłam, nigdy mi tego nie zastąpi. I myślę też, że dla wszystkich ludzi, którzy zarówno dla mnie, jak i dla pozostałych członków zespołu, największym doświadczeniem było tworzenie tego zespołu. Uzmysłowienie sobie, że budowanie zespołu to jest naprawdę ciężka sprawa. To nie jest grupa, która spotyka się co tydzień i coś tam sobie pomyśli, ma nawet wspólny jakiś cel, ale generalnie nie ma żadnych między nimi interakcji. To niestety to się nie udaje. Uzmysłowiliśmy sobie też, że zespół to zawsze, jeżeli nastąpi jakaś zmiana w zespole, czyli jedna osoba odejdzie albo dodamy jedną osobę, to już jest tak naprawdę nowy zespół i trzeba go tworzyć od nowa. Niektórzy też odkryli swoje nowe talenty, tak jak na przykład Alicja odkryła swój talent graficzny. Ja też się nauczyłam wielu takich narzędzi, takich jak Slack, Trello, których po prostu wcześniej w ogóle nie znałam i nie miałam pojęcia, że coś takiego istnieje, więc to było bardzo wzbogacające. I co jeszcze możemy tutaj powiedzieć? Organizowaliśmy wydarzenie przez 12 miesięcy. Przez ten czas bardzo dużo się u nas zmieniło. Nasz zespół operacyjny w pewnym momencie się rozrósł, ponieważ Gabi urodziła Alicję, kupiła też dom, Ania zmieniła pracę, rozpoczęła doktorat.
Łukasz miał bardzo dużo nowych wyzwań zawodowych, nowych ciekawych, ale również angażujących projektów. Ja zmieniłam pracę, trochę bawiłam się w Boba Budowniczego, bo już również zdążyłam wyremontować mieszkanie. A Piotr też zmienił pracę i rozpoczął budowanie społeczności turkusowych śniadań w Krakowie. Dziękujemy za uwagę. To może ja jeszcze zapytam, czy są jakieś pytania? Dobra. Moje pytanie jest proste. Czy gdzieś ten plik waszej prezentacji będzie dostępny? Ponieważ tam bardzo dużo było napisane ciekawych rzeczy, których nie zdążyłem przepisać do notatnika. Tak, myślę, że możemy to obiecać. Transparentnie. Czy ktoś jeszcze? Ja nie mam pytania, natomiast chciałem powiedzieć, z czym jestem po wysłuchaniu i też po dzisiejszej obecności, bo jestem pierwszy raz na wydarzeniu organizowanym przez was i z ogromnym uznaniem, z taką dużą radością i ogromne gratulacje dla was, dla całego zespołu i podziękowanie za transparentność, bo rzeczywiście to było w takim duchu samoorganizacyjnym i ta prezentacja była bardzo mocno transparentna i trzymam kciuki za kolejne wydarzenia. Naprawdę super. Dziękujemy. Dzięki. To hormony wszystko, wiecie, ja karmię, więc. To ja tylko szybciutko to skomentuję. Ja będę trzymał kciuki za was, bo przynajmniej powiem od siebie, a reszta może podprzytaknąć, czy to samo czują. To nie jest tak, że to my tworzymy coś dla was, to my wspólnie to tworzymy. Więc to, że to jesteśmy, to się wydarza, to jest... Tak, może myśmy włożyli dużo pracy takiej logistycznej, administracyjnej, ale to było możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że wy jesteście no, w tym kraju i zainteresowani tym i tak dalej. Ja, więc to, gdzie pójdzie to dalej, to zależy tak naprawdę od każdego z nas w tej sali. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań... To, Piotrze, co miałeś powiedzieć na zamknięciu? Coś tam było, nie? Tak, ale może jeszcze, bo jeśli nie ma pytań, to może chcemy coś dodać do ciebie jeszcze, nie? Aha. Ja mogę coś dodać, tak, tak. Słuchajcie, dla mnie to był super wyjątkowy czas. Wiecie, przeszłam z jakby w ogóle ciało, umysł, emocje, to wszystko w trakcie ciąży. Kto miał, ten wie. Kto nie miał, ten niech zazdrości. Jest już samo w sobie jakby dużym wyzwaniem. Do tego oczywiście dochodziły projekty zawodowe, no i nasz duży projekt, który razem wspólnie realizowaliśmy. Dla mnie chyba taką największą jakby nauczką, jakby nową wiedzą zdobytą, realizacją jest to, że cel nie wystarczy. Miałam takie założenie, że okej, puścimy, wiecie, w świat, zapiszą się ci, którzy czują tą energię, którzy mają podobne wartości, którzy jakby są zapaleni samym pomysłem i ja naiwna myślałam, że jakby cud się stanie, jakby samo zorganizujemy się, mamy trochę doświadczenia, mamy narzędzia, natomiast jakby to, czego nie wzięłam pod uwagę, to to, że różnica jest taka między tym projektem a wcześniejszymi. Jesteśmy w pełni wolontariuszami, tak? W sensie nikt za to nie dostaje ani centa. Jedna rzecz, która bardzo wyróżnia ten zespół. A druga rzecz to to, że byliśmy w różnych miastach Polski. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna, Piotrze, no. Nigdy wcześniej wspólnie nie zrobiliśmy nic. Tak. To jest pierwsze przedsięwzięcie, które zrobiliśmy wspólnie, mieszkając w różnych miastach. Tak. I z tą perspektywą, szczerze powiem, to 12 miesięcy nie wydaje się takim długim czasem, nie? To tak ode mnie.
Tak, to ja tylko jeszcze jedną rzecz dodam, bo był taki krótki slajd z takim oknem i karteczkami, że co się tam działo w Łomiankach. Chciałbym podkreślić taką rzecz dosyć subtelną, że wtedy to było na oszczu noża, robimy to albo nie robimy. I to była taka dłuższa decyzja i podjęliśmy decyzję, że okej, lesson learned, robimy to all in, nie? I teraz już nie ma możliwości, że tego nie zrobimy i jesteśmy dla was tutaj. Dobra, to jeszcze ostatnie sprawdzenie, czy są jakieś pytania, komentarze, sugestie? Tak, jeszcze jednak jest. Tak, ja sobie tak, że chciałem powiedzieć, że ja biorę dużo inspiracji z tego, co żeście zrobili. Słyszałem o tym, że trudno zespół. Alicja albo Ania mówiła o tym, że zbudowanie zespołu to jest wyzwanie. I pewnie tak, no ale to właśnie mi daje nadzieję, tak? To znaczy to, co robicie, to mi daje nadzieję. Tak jak miałbym mówić z perspektywy moich potrzeb, które zaspokoiliście, to właśnie nadzieję, że można tak zespół zbudować from scratch, nie mając nic, że można to zrobić, będąc inspirowanym ideą i jakoś w boju wypracowywać to, co się ma wydarzyć. Czyli skonfrontować się z różnymi sytuacjami, jak w Łomiankach, jak rozumiem, tak? I stanąć jednak na wysokości zadania, również w takiej dbałości o siebie, żeby no, spełnić to swoje marzenie, tak? Także to jest rzeczywiście inspirujące i daje mi dużo nadziei. Także za to bardzo dziękuję. My też różnie bardzo dziękujemy. Dobra, no to jeśli nie ma więcej pytań, to proponuję, żebyśmy przeszli naturalnie do kolejnego etapu tego wydarzenia. Sorry, ale się trochę wzruszyłem.